Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Trzymaj się, Emi! Utrzymać się! Co ci się dzieje? No, nie sikać do wódki. Ty, a gdzie on jest? Gdzie on jest? No, come! Ekipa siedzi, już czeka, a my zaraz tylko zjemy, to wracamy i płyniemy. Teraz już się ubieramy, chowam telefon i będziemy spływać kajakami, pontonami, rafting po rzece w górach. Musimy podzielić się na dwa pontony, bo wejdzie maksymalnie 5-6 osób, a my jesteśmy grupą 11-osobową. Słabo widać, ale wszyscy gotowi, idziemy na rafting. Słabo widać, bo telefon jest w tej folii takiej zabezpieczającej. Kurde, ale słaba jakość. O. Kurde, po takich kamieniach? Pontonem? Grubo. Cała dziwnie wygląda. Nie tylko w tych butach. Będziemy ich atakować? Sorry. O. Muay Thai. Jaka gruba akcja. Nagle taki nurt się zrobił. O kurczaki. My tutaj jedziemy z tym panem w szóstkę. Oj, tam poszli grubo. Z przodu. Co? Minus jest taki, że nie mamy wioseł. Jak tam Turcy byli, to tam wioseł. Aha. A to angażowo na żeby. No, żeby coś robić. Ja pierdzielę. Dobra, gaszę telefon. Wchodzimy do wody i płyniemy. Co chwilę jakaś zmiana. Jednak spłyniemy tutaj z tym panem. A on tak wygląda, jakby miał 15 lat. I chudziutki. I nie wiem, czy będzie miał tyle siły, żeby wiosłować tym wiosłem. Dobra, wchodzimy. Emi, jak tam? Kurde, kolejne wrażenia. Ja pierdzielę. O jacie. Już się ciepło robi. Ciepła woda? O, ty jednak we dwójkę płynął? Chyba we dwójkę. O. Ja pierdzielę, startujemy. From Poland. Poland. Let's go. O, lerwąca. What? Okej. Okay. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Trzymaj się, Emi. Trzymać się. Oh my god. Nie wiem. O, ale grubo. O, nasza druga ekipa! Chyba przerwa. Chyba tutaj stacjonujemy. Tak. Jeszcze ochlapał. To nie jest dobry ziom. Pokaż to jeszcze raz, co ci się dzieje. Emi, jak jest? Odpoczynek. Woda zimna. Co oni robią? Śmiesznie jest. Co oni tu robią? No, nie sikać do wódki. Chlapią. Schlapali. Co tu się dzieje? Czemu tu tyle ludzi? Grubo. Lady boy. A tam o ziomku jakimś. Tutaj dżungla. O, trzymać się. O. Kurczaki. O, będzie grubo, uwaga. Uwaga. Te spotki strzelają. Zaklinowali się. Co tam?
No jest spokojnie. Etemni? Co? Wodą spad? Nie! Nie! I prawa. Waterfall? Pipi? Żeby sikać na zewnątrz, jakby co, na wodospadzie. Co? Kto? I don't know. Ty, a gdzie on jest? Gdzie on jest? Daj. A czemu on tam jest? Czemu on tu pływa? No, no come. Czemu nasz kurde kierowca wskoczył do wody? Co on tam szuka? Ej, ktoś musi się poświęcić do krokodyla. I jeszcze kazał mi wejść do wody. No przecież mówi chodź do wody do mnie. Grubo. Toilet. Badum, toilet. A. Badum. Nie wiem co tu się dzieje, ale w każdym razie poklinowaliśmy się w chaszcza. Uwaga! Dobra, płyniemy dalej. Uratowani. Atrakcja za atrakcją. Ja pierdzielę, a tutaj był przesmyk niezły. Tam jest przesmyk taki, że... O, tu jeszcze są. O kurde. Ale się dzieje. A i bo jeszcze sobie ten w trąbie wodę bierze. O kurde, muszę się trzymać. No tu znowu jakieś zaklinowania. Musimy się przesiąść. Jakoś to przeżyliśmy. Jeszcze teraz na zakończenie, tylko po lodzie. Rafting, niesamowita sprawa. Tutaj w Tajlandii, pierwsza klasa. Tutaj mają tamę, żeby nazbierać dużo wody i później jak startujemy i wsiadamy na pontony, to podnoszą zapory i wtedy strumień mocny wody leci w dół, a my na pontonach razem z nim. Ale patrzcie się, jak to wszystko tutaj wygląda. Jeszcze zachodzące słońce. Po prostu szok, jak tu pięknie jest. Tutaj busik na nas już czeka. Tutaj, kurczę, jakieś bawoły na drodze? Chyba tak. Na dzień dzisiejszy to już wszystko. Tutaj w tym miejscu powinien pokazać się filmik z innych wycieczek, także zapraszam do obejrzenia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, hej!